Siemanko, w kolejnym odcinku kariery Manchesteru United na moim kanale. No, kontynuujemy kapitalną serię zwycięstw numer 11, ale w tym odcinku pod koniec sobie nie policzyłem, jaka to jest seria zwycięstw. No, ale w tym odcinku mam do Was pytanie, co się dzieje z Wiktorem Osimhenem? Bo ja nie mam pojęcia, dlaczego będziecie widzieć potem. Ja już to zacznę na początku, bo na początku najwięcej osób ogląda i ktoś może mi poradzi. Jemu kondycja się nie regeneruje kompletnie. Raz się kompletnie ta kondycja jakby się grami zawiesiła na Osimhenie. Stwierdziła, że jakiś bug mam, jakiś błąd mam z kondycją dla Osimhena. On nie gra, kondycja się nie regeneruje. Daje mu regenerację, coś tam się regeneruje, ale potem dzieją się dziwne rzeczy. I ja naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego nie regeneruje się Osimhen kondycyjnie, jeśli chodzi o skupienie również. Coś mi gra zepsuła, a Wiktor Osimhen to jest naprawdę nasz kluczowy piłkarz i nasza gwiazda tej serii. I nie mam pojęcia, dlaczego to się stało. Może ktoś wie, czy to jakiś bug jest. Bug. Bug jakiś. Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co się stało, że Wiktor Osimhen się nie regeneruje kompletnie. Ja nie wiem, co mam tak naprawdę zrobić w tej sytuacji. Bo to jest jakiś dramat i nie mogę nim praktycznie grać, bo nie ma kondycji. I nie mam naprawdę zielonego pojęcia, co się stało. Pomimo tego, że na innych piłkarzach wszystko działa, na Osimhenie właśnie nie działa. Więc może ktoś mi poradzi, co mam zrobić, jak to mogę naprawić, bo grając bez Osimhena do końca sezonu na przykład, no bo ta kondycja jest na poziomie 30-20, czasami wzrośnie do 50, no ale nie można tak grać. Co ja mam zrobić? Bo ja nie mam pojęcia. Mam go totalnie zmęczyć? No na to nie wpadłem może, żeby... No dałem mu trochę pograć, ale ta kondycja się regeneruje, ale może po prostu go tak zamęczyć i wtedy od nowa to się wszystko naprawi. Zobaczę w następnym odcinku, ale jak coś, dajcie mi znać w komentarzach, jeśli ktoś wie. No bo to jest irytujące i ja nie mam pojęcia, co się dzieje z tym piłkarzem, a ja chcę nim grać, bić rekordy goli Premier League, bo ma kapitalny sezon, a przez to nie mogę nim grać. Więc nie wiem, piszcie śmiało w komentarzach, my gramy sobie w Carabao Cup z Peterborough, jak się nie mylę, to jest ćwierćfinał. W ogóle Carabao Cup to jest taki puchar, w którym często dzieją się różne rzeczy. No i ogólnie idzie nam bardzo łatwo, tutaj Eze zagra do Garnaccio 3-0 i ogólnie ten mecz tak naprawdę większego sensu nie ma. Gromimy sobie naszych rywali, przejdźmy do symulacji i wygrywamy pewnie to spotkanie. 3-0 i naprawdę jest mega. Fajnie było wygrać ten Carabao Cup. I dobra, gramy z Crystal Palace, kolejne spotkanie. Raport przedmeczowy sobie zaraz zobaczycie, co tu się dzieje. Lucas Haraslin w ogóle jakiś kapitalny jest. Ivan Ferguson, no 5 goli na wypożyczeniu ma w 6 meczach. Szkoda, że tak mało gra. Tutaj Osimhen jeszcze ma kondycję, ale potem będą się działy dziwne naprawdę rzeczy. Więc możecie śmiało dać mi znać w komentarzach, co się dzieje, jeśli wiecie. Bo ja naprawdę nie wiem, muszę sobie o tym poczytać. Bo może jest to jakieś rozwiązanie na to. Coś mi się zbugowało. No i dobra, gramy sobie z Crystal Palace. Ja jako człowiek, który nie umie strzelać wolny, stwierdziłem, że sobie uderzę Rashfordem. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mocny strzał, ale taki strzał, że szkoda gadać. Dean Henderson to broni. Dalekie wybicie. No i ten Lerma nie wygrywa tego pojedynku. Ale tutaj co się stało? Przegrywałem pojedynek główkowy i Michael Olise jest sam na sam z bramkarzem. No niestety Michael Olise pokonuje Onane i przegrywamy w 7 minucie 1-0. Coś niespodziewanie z Crystal Palace. Michael Olise jest super. No ale cóż, trzeba odrobić straty. Chciałem bardzo szybko strzelić gola. Tutaj właśnie Bruno podaje do Markusa Rashforda. Rashford lewą stroną boiska rozpoczyna akcję, podaje do Bruno. Bruno do Rashforda górą, przyjmuje piłkę. Anglik strzela prawą nogą, ale niestety. Obok słupka bramki. Sorry, jeśli słyszycie jakieś... Teraz trochę mogłem kablami szurać. Idziemy z kolejną akcją. Piłka do Rashforda. Markus Rashford w pole karne. Nie, uderzy sam. No i kapitalna bramka Anglika. I jest 1-1. Teraz uderzyłem w mikrofon. Fantastycznie. Christian Eriksen strzeli sobie z wolnego. Dlaczego komputer jak strzela wolne, ta piłka leci w taką niesamowitą prędkością? Ja naprawdę nie wiem. Ta gra naprawdę ma tyle błędów, że... Nie wiem. Ja naprawdę EA mam wrażenie, że ona niewiele robi w rozwijaniu tej gry. Fajnie się gra, nie powiem, ale takie są błędy. No jak te rzuty wolne? No każdy rzuty wolny komputera to jest jakaś petarda. Nie mam pojęcia. Tutaj chyba przegapiłem gola. Jest 2-3, no i jest 2-4. A nie było bramki trzeciej mojej. Bardzo sorki za to, no widocznie.
wyciąłem to fantastycznie. No ale ta gra naprawdę ma dużo bugów. Nie gram online ogólnie w Ultimate'a. Ostatni raz w Ultimate'a tak się wkręciłem, to była FIFA 22. No to nawet gram w ligę weekendową. No bo ja testy za tym starym Ultimate. Kiedyś to było. 12, 13, 14. To moje ulubione Ultimate. Jeszcze taki 16 chyba było. Nie 16. Nie, któryś był jeszcze, który też dużo grałem. Ale te początkowe to ja naprawdę grałem tylko w Ultimate'a. Potem zacząłem nagrywać, ale też gram w Ultimate'a. Ale już tak nie gram w tego Ultimate'a. Pograłbym, ale plusa nie mam. Będę miał plusa, to muszę pograć. Wiem, że to pay to win, a ja sobie będę labeki grał w Rivals. Choć ja tam... Ja nie mam problemu, co ja tam wbijałem. Golda jakiegoś wbijałem. W tym Food Champions. Nie byłem zły, ale... Kiedyś byłem lepszy online. No, 13, 14 to była taka peak moja. Jeszcze 15 bardzo lubiłem, bo wtedy się biegało jak się chciało. To widzicie, że Osi ma 43 kondycji. Skupienia ma dużo, ale ciągle dałem, żeby kondycja mu się regenerowała. Nie wiem, co się stało z tym Osimenem. Możecie napisać, czy gracie w Ultimate'a. Kiedyś grałem dużo. Może tego wrócę, ale nie wiem. Może w nowej edycji. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pograłbym. Ogólnie, ale teraz nie wiem, czy to jest sens. Nie, ogólnie nie mam plusa wykupionego, więc nie pogram. Muszę wykupić, a nie chce mi się pieniędzy. Nie mam pieniędzy na to. Dobra, gramy z Nottingham Forest. Przegrywamy 1-0. Ogólnie, no nie możemy zachować się z tego konta od jakiegoś czasu. Gdy w tym odcinku, chyba drugim tego sezonu, naprawdę mieliśmy serię chyba 4 meczy bez straconych goli. To teraz mamy serię z samymi straconymi golami. Tutaj wyrównuje na szczęście niemiecka maszyna Florian Wirtz. No ale kolejna akcja naszych rywali z Nottingham. Serge Aurier rozpędza się. Nikt go nie powstrzymał. Piłka do Jatesa. No i Jates strzela gola na 1-2. Więc lipnie kończymy pierwszą połowę. Ale lecimy z drugą. Moussa Diaby do Bruno. Bruno do Marcusa Rashforda. No i bardzo dużo miejsca ma Anglik strzela. I jest 2-2. Kapitalne wykończenie. Bez jakichś większych problemów. Marcus Rashford 2-2. Jeremy Frimpong w końcówce meczu. Świetny odbiór. Idzie Holender z indywidualną akcją. Co zrobi? Poda do Bruno. A Bruno strzeli zwycięskiego gola w 91 minucie. Więc kapitalna akcja Frimponga. Odebrał piłkę. No i jeszcze była ostatnia akcja, to tutaj było bardzo blisko straty gola, naprawdę duże zamieszanie, ale na szczęście poprzeczka, potem obrona, Andre Onany, no i wygrywamy to spotkanie, 3-2, jest naprawdę dobrze jest. Kolejny mecz, Lucas Haraslim, znowu grałem z Crystal Palace, dopiero co z nimi graliśmy, ja takie miałem, przed chwilą z nimi grałem, no i Osimhen, 53 kondycji. No ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Nie regeneruje się kompletnie, jak inni. Wygrywałem 4-1. Osimhen tutaj wszedł z ławki, niepotrzebnie go dam na ławkę. Ale on się nie regeneruje, jak mówiłem, i ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. Mam dość tego. Mam dość czasami tej gry. Bo też miałem w Union Berlin taki bug, że jak nie mogłem zwolnić trenera, bo mi się gra zawieszała. Tutaj nawet nie próbowałem, więc nie mam pojęcia. Co się dzieje z tym Osimhenem? No to niby się coś dzieje, jak to jest, że niby jakoś ta gra ma reagować, ale nie reaguje. O co chodzi? Powiedzcie mi, o co chodzi, bo ja nie wiem, o co chodzi. No, tutaj 26 kondycji. Ja nie wiem. Musi grać Holo. Na szczęście Holo w tym sezonie jest lepszym piłkarzem niż w tamtym. Strzela mnóstwo goli. No ja chcę grać Wiktorem Osimhenem, nie po to go kupowałem, żeby nim nie grać, bo gra mnie nie lubi. Zobaczymy jeszcze w następnym odcinku, sobie coś zobaczę. Może to wyzeruje mu kondycję, nie wiem, co mu zrobię. Ale grałem z Tottenhamem, to jest FA Cup, czyli nie Carabao Cup. No i dobra, i ten mecz z Tottenhamem naprawdę był fajny, bo Diaby zagrał do Hojlunda, tem lewa noga, lutujemy w bramkę. No i prowadzimy 1-0 bez jakichś większych problemów. Ogólnie w tym sezonie jest jakimś problemem. Myślę, że mistrzostwo może nam zabrać tylko Manchester United. Kolejna akcja Marcusa Rashforda, lewa strona boiska, Rashford na spokojnie wchodzi w pole karne, podał do Bruno, a Bruno sobie jeszcze strzeli w okienko, 2-0. Kapitalny początek tego meczu i zanosi się naprawdę na bardzo łatwe i pewne zwycięstwo. No, co innego może tu nam się zdarzyć niż ta wygrana. Odbieramy piłkę do De Jonga, Frankie tutaj uruchamia, Moussa Diaby, no i prawa strona Francuz, Moussa Diaby, Fernandes, no i Højlund, 3-0.
No i w tym momencie stwierdziłem, że co ja mam tu grać, jak tu nie ma co grać, bo mości rywale są słabi w tym meczu, więc przesymulowałem, wygraliśmy aż 4-0, więc bardzo pewnie, bez jakichś większych problemów, meldujemy się w kolejnej rundzie. No i Osimhen nie grał, nadal nie ma kondycji i ja nie wiem. Gramy z Fulham, no oczywiście się mu nie zregenerowała kondycja, jakby się zawieszało, to mam wrażenie. Może ja naprawdę zrobię to do zera i... Ale może ktoś mi napisze, uratuje mnie, bo ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Gramy z Fulham, to jest pierwszy mecz półfinałowy FA Carabao Cup, więc szansa na pierwszy awans do finału jakiegoś. W tamtym roku FA Cup przegraliśmy w finale, a tutaj naprawdę łatwa droga, bo gramy z Fulham. Wygramy z Fulham, to zagramy albo z Watfordem, albo chyba z Norwich. Więc naprawdę finał to prosty. No i gramy. Marcus Rashford. Piłka do Garnaczo, Garnaczo jest faulowany i niestety jest rzut karny. Niestety, no stety, dla nas dobrze. Jeszcze mamy rzut karny, możemy go wykorzystać, bo czemu by nie. Jeszcze chyba będę chciał nagrać Monce na ten tydzień, ale zobaczymy. I mamy rzut karny, Rashford. Myślę, że na pewno sobie zrobię przerwę od wrzucania filmów w następnym tygodniu. Będę sobie nagrywał filmy, ale tak na zapas i one wlecą po świętach, bo po świętach na pewno nie będę miał czasu grać. A przed świętami będę jeszcze mógł czas grać, więc wtedy sobie ponagrywać trochę na zapas. I w następnym tygodniu myślę, że nie będzie filmów, odpocznę od wrzucania. Tak filmy ostatnio, nie wiem. Albo jakiś błąd YouTube'a, albo no bo bardzo spadła mi oglądalność ostatnich filmów. Nie mam pojęcia, no ale trudno, co. Kto chce to obejrzeć i tyle, no ja pitole, będę się tym aż tak przejmował. Kiedyś bym się bardziej przejmował, nawet bym już zawieszał serię, zmieniał serię. No i myślę o tym Traorę, żeby sobie ta Traorę. Zawodnikiem, tak nazwę go Traorę, mogę wam powiedzieć, tym nowej karierze zawodnika. Ruszyć w styczniu, może właśnie przez ten tydzień, jak będę nie wrzucał nic, tylko nagrywał na zapas, właśnie nagram sobie już pierwszy sezon. Tam w 4 odcinkach myślę, że w styczniu bym się zmieścił. I takie by było git, no moim zdaniem to prześlizgnięcie. Czasami się sam wybijam z tego, co mówię, ale ja trochę w tych odcinkach bardziej trzeba się skupić na tym, co się dzieje, niż opowiadać dookoła. Ale dobra, no w ogóle ten mecz z Fulham jest łatwy. No Holut naprawdę jest wybitny w tym sezonie. Daje radę, jak nie gra Osimhen, co mnie bardzo cieszy, ale no... No chcę grać tym Osimhenem, a nie mogę. Pierwszy, no i Fulham tutaj miał akcję, tutaj fatalnie się zachował w obronie, Adli strzela 2-4 przed drugim meczem półfinałowym, naprawdę to jest dobry wynik i ja myślę, że tutaj sobie praktycznie zaklepaliśmy ten awans, bo nie wiem, co by się musiało stać, bym przegrał z Fulham. Nadal kontynuujemy serię zwycięstw, może podliczę tą serię zwycięstw do następnego odcinka. Osimhen, no nadal 46 kondycji, 50. To już naprawdę mi ręce opadają. Nie mam pojęcia, co się dzieje z Wiktorem Osimhenem. No i raczej się nie dowiem. No, nie dowiem się. No, pewnie, bo ktoś mi pewnie coś napisze, co nie? Ale też coś będę kombinował. No, dużo zmęczenia, ale tak właśnie trochę zapomina czasami o czymś, by dać im te treningi, ale to nie wygląda tak źle jak z Osimhenem. Gramy sobie z West Hamem. Tutaj złe wybicie. Barco podaje do Pedrazy. Pedraza, a naprawdę Sołczek strzeli to pięknie z główki. Naprawdę bardzo ładne, mocne uderzenie głową. No i niestety przegrywamy 1-0. Tomasz Sołczek strzela gola na 1-0, jak już powiedziałem. Ale mamy swoją akcję. Jest Garnaczo, jest Eze, jest Højlund i jest bramka. Nie. Ale patrzcie, jakie zamieszanie. Piłka nadal pod nogami Højlunda jednak. I 1-1. Duńczyk pokonuje Areole. I 1-1. Więc wyrównujemy, ale bardzo ciężki mecz. Ale tutaj walczymy o odbiór piłki. Nie udaje się, ale wygrywa piłkę Mendes. Podaje do Højlunda. Rasmus Højlund, lewa strona boiska, podaje do Garnaczo. Garnaczo idzie sam. Niestety zabierają nam piłkę i akcja West Hamu, Cornet. Ale tutaj Frenkie de Jong świetnie. No Frenkie to jest naprawdę świetny transfer. Świetnie gra z Kamawinką. Højlund idzie sam. Højlund, ależ akcja Rasmusa Højlunda. Wykorzystuje to, że Osimhen nie może grać. I strzela gola na 2-1. Kapitalna akcja Højlunda i dzięki tej bramce wygrywamy 2 bramki Højlunda. No Rasmus w tym sezonie naprawdę dowozi.
oby dowodził tak dalej. No może Osimhen wróci jakoś w lutym, nie wiem, może to jakiś błąd stycznia jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Nawet tu moja kondycja na trochę wzrasta, ale potem nie wzrasta, potem maleje, nie mam pojęcia. Mecz rewanżowy z Fulham, sorry za to szuranie, jakby cię słyszeć, no naprawdę profesjonalny materiał Kostucha dzisiaj nagrywasz. Tak to jest czasami, jak nagrywam dwa materiały z rzędu. Trochę to dla mnie męczące, ale sam to chciałem zrobić, bo muszę to zrobić. I 1 do 0 wygrywamy sobie z Fulham. I możemy lecieć dalej. No i zobaczmy tego Osimhena. Ostatnio z Burnley w tym odcinku. Test symulowany FA Cup. Jesteśmy w finale Pucharu Carabao Cup. Zagramy z Watfordem. No więc myślę, że z Watfordem to my musimy wygrać bardzo prosto, łatwo. Tutaj widzimy, że w ogóle. No to pierwszy mecz chyba Burnley w FA Cup. No nie może pierwszy mecz, my też graliśmy. No i Osimhen ma 66 kondycji. To już jest więcej niż miał zazwyczaj, co nie? Skupienie ma tragiczne, ale mi to jolo, jeśli dojdę do chociaż 100% kondycji, to to skupienie to się nadrobi. To mały pikuś będzie, da radę. Ale o tą kondycję mi chodzi, żebym mógł po prostu nim grać. Wiem, że mógłbym nim grać przy 66, ale nie chcę. Chcę go naprawić. No tutaj, a, to dlatego mi teraz Osimhen zjechała mu kondycja. Ja byłem zdziwiony, bo go na ławce postawiłem i ma 38. Ja pitole. No naprawdę, czasami też nie ogarniam, co robię, ale to widzicie, że to nie jest tylko mój błąd, to jest jakiś błąd gry, bo się nie regeneruje. Mamy 4 punkty więcej niż Newcastle. 72 bramki strzelone, naprawdę niesamowite. Nie wiem, ile meczów z rzędu już wygraliśmy, możecie mi policzyć w komentarzu, ale to naprawdę, w tamtym odcinku było 11. Fajnie, że gramy z Watfordem w finale, lubię Watford, mam nadzieję, że go pokonamy. No i zobaczcie sobie, że Osimhen nie gra, nadal jest najlepszym strzelcem, ale nie może grać. 13 kolejek, chyba 4 mecze go nie zagrał. No naprawdę słabo, nie wiem co się dzieje, ale myślę, że może to się naprawi w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, jeśli komuś się spodoba, może zostać łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny, suba na kanale i zapraszam Was już na kolejne materiały. To jeszcze raz o tyle ode mnie, jeszcze raz żegnam się z Wami, narka.